przetargowe bądź są zakończone, jak na tym zadaniu, bądź są w trakcie, ale warto przypomnieć, szczególnie dla Torunianek i Torunian, o jakie obiekty drogowe chodzi, a więc szosa okrężna na odcinku tej szosy Łokietka Łączna Pająkowskiego, droga Trzepowska wraz z Pająkowskiego, to jest właśnie ta inwestycja, przy której jesteśmy, Kemanowa wraz z Platanową, Olenderska i uzbrojenie tak zwanego Jaru lub jak to woli północy osiedli miasta Wecenrodego i Strobanda. To duży pakiet zadań. Nie byłoby możliwe realizacje tych 6 km ulic Torunia zapewniających rozwój miasta. To widać najlepiej w tym miejscu. Tu w sąsiedztwie powstały osiedla. Kolejne będą budowane, a potrzebna infrastruktura drogowa. I nie byłoby tej możliwości, gdyby nie środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Panie ministrze, dziękujemy za ten pomysł. Droga w masie, chodniki w kostce. Teren zielony przede wszystkim w centrum osiedla. Ta droga połączy, tak jak prezydent mówił, drogę krajową numer 91 dla Żółkiewskiego i tutaj drogę numer 15. Znakomicie, że Rządowy Fundusz Rozwoju właśnie w ten sposób pracuje do takiej instytucji wspiera. Szanowni Państwo, szapoka. Dobrze, mamy. Także proszę sięgać przy kawie lub przy herbacie i myśleć Toruniowi, trzeba pomóc w inwestycjach drogowych. A pani przewodnicząca, coś na ścianę. Było widać, że w razie czego trzeba pomóc. Pani radna, nie chciałam myśleć słodko. Ale zawsze myślę słodko o Toruniu. Miło mi myślami wracać do Torunia, bo to przepiękne miasto.